Dobra, kochani, jesteśmy w kolejnej miejscowości, jesteśmy po stronie polskiej, choć jechałem od strony niemieckiej, wykminiając, że oni mają lepsze drogi. Niestety po 5 kilometrach wbiłem się na radar, no trudno. Jesteśmy w miejscowości Łęknica, która leży przy samym miasteczku, mieście niemieckim, te niemieckie jest chyba nieco większe, miasto Murzaków. Po niemiecku to było Bad Musau, jakoś tak, standardowo napiszę o tutaj na dole. Moi drodzy, ruszamy na zwiedzanie. Są to dwa oddzielne miasta, tylko po prostu sąsiadujące ze sobą, są połączone ze sobą również mostami. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie mocno zastanawia, bo ja wjeżdżając od strony niemieckiej miałem już tablicę Republika Polen, chociaż to wciąż były jeszcze Niemcy. Dojdę tam i to nakręcę, bo to naprawdę dziwnie wyglądało. Także idziemy. Zobaczcie, jak bliziutko granicy. Rynek taki standardowy, jakich kiedyś było nieco więcej. Wychodzimy z Łęknicy, wychodzimy również z Polski. No i wchodzimy na terytorium niemieckie. Nysa Łużycka. Być może w drodze powrotnej zajdziemy jeszcze sobie tam, jakiś mostek jest. Tu już jest słupek graniczny niemiecki. One są dość dobrze widoczne, bo są charakterystyczne, kolory mają charakterystyczne. Aha, a polski słupek tu się skitrał. Gdzie on jest? Tutaj, moi drodzy, nie wiem, czy widzicie, tam. I mamy Bad Muskał, a na dole jest Mesto Murzaków. A dlaczego to jest? To jest Mesto Murzaków, to tak jakoś po czesku brzmi, co? Nie wiem, o co chodzi. Tu mamy słupek. Tutaj jak ładnie, może też sobie potem wejdziemy. Tu widziałem, że jest chyba jakiś... Możemy sobie jeszcze tędy pójść. Róża graniczna, słuchajcie. To jest róża graniczna. Kwiaty zamiast broni. Przeciw wojnie dla pokoju w Europie. Intencja bardzo fajna i miła. Czy prawdziwa? Tego pewny nie jestem. Co tutaj mamy? Klub młodych detektywów. No czajicie? I po niemiecku też jest napisane. Zresztą jesteśmy na terenie Niemiec. Klub Junger Detektive. No spoko, Junger Detektive. Okej. No dobra. W ogóle tam jest polski sklep, nie? Polski sklep za granicą, który leży 50 metrów od Polski. No dobra. Widzicie? Polskie produkty. Dobra. O, tutaj Fryce, jaki mają przepiękny widok na naszą polską ziemię. A tam nasz rodaczek się przykitrał. Jest polski słupek. Niemieckiego tutaj, a jest tam dalej też, okej. Okay. No a tak w ogóle to się wróciłem właśnie, idę sobie wzdłuż rzeki standardowo. O, tam jest nasz słupek. Tu niemiecki. Idę dojść do tamtego mostu. I być może właśnie tam, gdzie było Republiken Polen, bo to dla mnie jest bardzo niezrozumiałe, bo jestem na terytorium Niemiec. To jak oni to zrobili? Pokażę wam to.
wracam się do tego oznakowania, o którym wam mówiłem, ale w zasadzie no to nie jest nic dziwnego, bo dopiero na dole, dopiero teraz zauważyłem, że na dole jest dopiska 700 metrów, czyli po prostu, no dobra, Republik Polen, ale za 700 metrów. Jak jechałem, to tak na to nie zwróciłem uwagi, byłem zdziwiony, dlaczego jest wjazd do Polski, skoro tutaj jeszcze są Niemcy. Polska jest dopiero po drugiej stronie rzeki. To już jest nasz most. No dobra, moja gafa. Moja gafa, nie zwróciłem uwagi na to, na tą tabliczkę 700 metrów. Idę na most. Wrócimy sobie mostem. Dobra, wchodzimy na nasz most i wracamy do ojczyzny. Ojczyzna wzywa. Żegnamy Niemcy. Auf Wiedersehen, bye bye. I wchodzimy i zmierzamy na najwspanialszy kraj na świecie. No, przynajmniej dla mnie. Kto jak tam uważa. Nie chodzi mi o kwestie polityczne. Po prostu dom je dom. Ale fajny most. Spoko. Jak ładna pogoda, to można sobie na nim nawet pochilloutować. A może nie przy tej pogodzie. Dobra, jesteśmy już u naszych. Traktat pieszo-rowerowy. O, spoko, informacje w dwóch językach. Szlak kolejowo-górniczy, tu po niemiecku. No, porzo. Na pewno jest tu wiele ciekawych miejsc, szczególnie w lato. Tu nasz słupeczek graniczny. Tam iść nie będziemy. Wracamy się w stronę pierwszego mostu i zajdziemy sobie na prawą stronę od tego pierwszego mostu, tego głównego, którym wchodziłem. Dobra, idę obok rynku. Jestem już przy naszym moście. I tak o. O proszę, tu jest rok budowy tego mostu. 1954-55, cholera, deszcz. Tu widzicie? Jest informacja taka. 54-55. Dobra. Idę tam. Jak teraz na to patrzę, to to nie jest most. Co to jest? Tam niemiecki słupek. Okej. Co to jest? Czy można tędy przejść? Zaraz się okaże. Nie, moi drodzy, to nie most. To znaczy most, ale nieczynny. Uwaga, wstęp na teren elektrowni wodnej wzbroniony. Zagrożenie życiem. O la 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 la. No to jak nas tak straszą, no to nie wchodzimy. Okej. Tam kolejny poliwskupek. Niemieckiego żadnego nie widzę. Jest. A to ten sam co wcześniej. Dobra, zajechałem autem z kilometr dalej. Znajdujemy się w parku krajobrazowym Łuk Murzakowa. I o proszę. Jak będzie blisko, to sobie wejdziemy. No słuchajcie,
co tu dużo mówić, z racji, że jest to granica rzeczna, no to główną atrakcją są po prostu mosty. I teraz również zmierzam do mostu, tylko na Google Map jest to tak zwany podwójny most. Nie wiem, co to znaczy, dlatego idę się dowiedzieć, co to znaczy podwójny most. I to jest odrestaurowane drzewo. Pomysł fajny. Nasz most jest tam. Idziemy. No dobra, już wiem, co to jest podwójny most. Po prostu na rzece mamy małą wysepkę i są dwie konstrukcje. Jedna, pyk, i druga już po stronie niemieckiej. Spoko. Ciekawy pomysł. Nasz Kolesław. Nasza elektrownia wodna. Ta pierwsza była tam dalej. Tu jest taki drugi, jakby to powiedzieć, wypad wody. Bardzo fajne miejsce. Generalnie, nie tylko chodzi mi o granicę, ale generalnie fajnie. Klimatycznie spoko. No i też fajnie, że po dwóch krajach się można poszwędać jednocześnie, nie? Że to jest jeden park, tylko że połowa leży w Polsce, a połowa w Deutschach. Nie mamy niemiecką stronę. I tutaj druga część mostu. Okej, okay. Ciekawe. Zobaczcie, jaka wichura musiała być. Runęło. Bardzo ładne miejsce. Naprawdę, spoko. Tutaj zamek z muskał. Troszkę przejdę się tutaj, niedaleko, ale może jakieś fajne ujęcia będą i będę już się stąd zawijał. Kochani, to wszystko na dzisiaj. W planach brałem pod uwagę jeszcze miasto Guben, które przecież również leży pół na pół, ale stąd mam godzinę drogi, a ja dzisiaj jadę właśnie do Holandii i mam 8 godzin przed sobą, więc po prostu sobie to daruję, bo godzina drogi, tam 2 godziny poszwędać się. Będę zmęczony i wtedy jeszcze jechać 8 godzin, a nie, Guben albo Der Guben zostawiam sobie na drogę powrotną kiedyś w przyszłości. Kochani, to wszystko, pozdrawiam wszystkich miłośników granic, trzymajcie się, no i co, do następnego spotkania gdzieś na granicy, hej!